Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl, najważniejszej rozmowie politycznej dnia. Drodzy Państwo, tak, to już nawet nie jest ostatnia prosta, to ostatnie godziny, które dzielą nas od ciszy wyborczej, od wyboru Polaków, wyboru, od którego będzie zależała przyszłość nie tylko nas dzisiaj tutaj, ale także naszych dzieci, jeśli nie wnuków, bo przecież te wybory są o wszystko, a wszystkim w naszym rozumieniu, w rozumieniu telewizji w Polsce.pl, tygodnik sieci portalów polityce.pl, najważniejszą kwestią jest Polska. Dziś witam mojego gościa Jarosław Selin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu i generalny konserwator zabytków. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam pana. Dzień dobry, witam. Pewnie o zabytkach moglibyśmy przegadać godzinę co najmniej, mamy tylko kwadrans, bo tak wiele jak dla kwestii zabytków zrobił ten rząd, pana szef, minister kultury. Moglibyśmy dużo rozmawiać, ale niestety polityka jest bardziej brutalna. Przed dosłownie godziną portal TVP Info, Telewizja Polska ujawniła taśmy, nagranie pana Banasia, który rozmawia z profesorem Chmajem. Żeby państwu uzmysłowić, kim jest pan profesor Chmaj, to bliski współpracownik między innymi pana Grodzkiego, on należy do takiej grupy konstytucyjnej w Senacie, oczywiście człowiek związany bardzo mocno z tak zwaną kastą sędziowską. Pan Chmaj mówi mu w tych nagraniach, że on swojego syna wprowadził do Konfederacji, o tym wiemy, no po to, by pilnował, by Konfederacja, nie daj Boże, nie dogadała się z Prawem i Sprawiedliwością po wyborach. No więc mamy prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bardzo ważna, no istotna, konstytucyjnie istotna postać w polskiej polityce, która załatwia jakiegoś, proszę mi wybaczyć, publicyście, można pozwolić na więcej, jakiegoś brudnego deala z przedstawicielem elity prawniczej. Mówi się o jakimś tajemniczym, powiedz, szefowi, to cytat. Do kim jest ten szef, możemy się tylko domyśleć, bo na razie tych danych nie mamy, Telewizja Polska jeszcze wszystkiego nie ujawniła. O czym to mówi ta scena? Co ona pokazuje według pana? Wiem, że jest bardzo wcześnie, w tym sensie, że to dosłownie kilkadziesiąt minut temu ujawniono, ale pana refleksje na ten temat chciałbym usłyszeć. No przede wszystkim mówię o tym, że Najwyższa Izba Kontroli, która, przypominam, w czasach, kiedy kierował tą izbą Lech Kaczyński, wybiła się na taki, można powiedzieć, wysoki poziom instytucji państwowych, które mają duże znaczenie i które mają bardzo, bardzo duży autorytet, upadła na bruk wskutek działań Mariana Banasia, który od kilku lat destruuje ten autorytet Najwyższej Izby Kontroli, zamienia ją wraz z swoim synem właśnie w jakąś taką prywatną agencję detektywistyczną, która ma dopiekać rządowi, z którym to rządem postanowił walczyć od pewnego momentu, no z powodu tego, że w pewnym momencie też się okazało, że ma jakieś kłopoty z wymiarem sprawiedliwości i zdenerwowało go to, że my uczciwie te sprawy chcemy wyjaśniać. I od tego czasu wypowiedział wojnę po prostu prawicowemu polskiemu rządowi, tym samym pomagając obecnej opozycji. Ta rozmowa też pewnie o tym świadczy, że chce zaangażować się w rozgrywkę polityczną, że mówi o swoim synu, który wszedł do Konfederacji. To też było swoją drogą skandalem, że pan Marian Banaś, prezes NIK-u, wystąpił na wspólnej konferencji. Mówiąc o zaangażowaniu swojego syna. No i dowiadujemy się z tych taśm, że właśnie taki jest cel tego zaangażowania, żeby nie dopuszczać do jakichś rozmów politycznych między Prawem i Sprawiedliwością, a innymi środowiskami politycznymi. Więc no, bardzo silne zaangażowanie, sprywatyzowanie tej instytucji, upadek jej autorytetu, niszczenie państwa po prostu. To jest niszczenie państwa, to jest dowód na to, że niestety obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli państwowcem bynajmniej nie jest. No właśnie, panie pośle, bo tak się zastanawiam, no jak my mamy wierzyć w obiektywizm, a przecież obiektywizm był i praworządność, to były takie filary, na których za czasów świętej pamięci pana profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego opierała się Najwyższa Izba Kontroli. Czy my w tym momencie, no bo nawet to już nie chodzi o kwestie czysto stricte polityczne, ale no jak mam ja, publicysta, dziennikarz, również dziennikarz śledczy, oceniać teraz raporty Najwyższej Izby Kontroli, jaką ja mam pewność, że one są całkowicie obiektywne i oparte na rzeczywistych, praworządnych zasadach? Proszę zwrócić uwagę, że już od jakiegoś czasu, od kilku lat, właśnie od prezesury Mariana Banasia, od pewnego momentu tej prezesury. No już pan Kwiatkowski się też dołożył swoje, tak. Nikt się raportami NIK-u już nie przejmuje. Wszyscy wiedzą, nikt uważnie ich nie czyta, nikt się nimi nie przejmuje. Wszyscy wiedzą, że one są tendencyjne,
że są robione pod z góry założone tezy, że są wybierane tematy do kontroli tylko takie, które mogłyby właśnie dobiec prawicowemu rządowi. I nawet opozycja ich uważnie nie czyta, bo wie, że, no, że tam są pewnie też przesadne, naciągane tezy i tak dalej, konkluzje tych raportów i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety, no, mamy przed sobą w przyszłości poważny temat, naprawa odbudowania autorytetu Najwyższej Izby Kontroli, bo to jest ważna instytucja. No, szalenie kluczowa, ale my też respektujemy kadencyjność prezesów organów konstytucyjnych, to jest w końcu organ konstytucyjny. Niestety będziemy musieli, wierzę, że będziemy mieli trzecią kadencję, ale będziemy się musieli pewną cierpliwość uzbroić do wygaśnięcia kadencji, no, i wtedy zacząć naprawę tej instytucji. Konstytucja jest tutaj no, najważniejszym filarem właśnie w tej kwestii i oczywiście rozumiemy, że obóz rządzący ją respektuje. Panie ministrze, a teraz wracamy do takiego naszego pytania. No, godziny właściwie dzielą nas już tylko od ciszy wyborczej, jak już wspomniałem. Natomiast jest takie przeświadczenie w społeczeństwie, ale to po każdej stronie tego ogromnego niestety polskiego sporu, że to są wybory najważniejsze po 1989. Panie prezesie, przepraszam najmocniej, panie ministrze, pytanie, ja wiem, że to pytanie może brzmieć jak banał i odpowiedź na niego mogłaby trwać nawet kilka tygodni, ale proszę się zdyscyplinować i powiedzieć nam, naszym widzom przede wszystkim, dlaczego to są najważniejsze wybory po 89 roku. 1989 rok był ważny, dlatego że wtedy weszliśmy na drogę wolności i demokracji. Ona była mozolna, ale wtedy zaczęła. Zaczęła się, tak. I niepodległości też. Te wybory są najważniejsze od 1989 roku, bo nam po prostu zagraża utrata suwerenności. Powiedzmy to wprost. Opozycja powie przesadzacie. Pan premier Mateusz Morawiecki 13 dni temu w Katowicach powiedział, że te wybory już nie są sporem o to, czyja będzie Polska, jaka będzie Polska, bo o to się zawsze spierali. Tak. Tylko czy będzie Polska? To jest bardzo dramatyczne pytanie. Niewielu rozwinęło ten temat, niewielu na to zwróciło uwagę i to jakoś solidnie komentowało, ale moim zdaniem to pytanie jest zasadne, bo albo wygra obóz, który ma w sercu Polskę i chce o polskie interesy się bić i pozycjonować Polskę coraz wyżej i po prostu ma w agendzie ambitną politykę polską, również w organizacjach międzynarodowych, w Unii Europejskiej, w NATO, albo wygra obóz, który zgodzi się na likwidację weta w Radzie Europejskiej. To się w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego ma rozstrzygnąć już za kilkanaście dni. Zresztą termin został przesunięty ze względu na polskie wybory. I środowiska polityczne, które prą dzisiaj w Polsce do władzy, czyli Platforma Obywatelska, PSL, Lewica, Trzecia Droga, jej reprezentanci w Parlamencie Europejskim, w gruncie rzeczy popierają te prace nad tą zmianą nie konstytucji, tylko traktatów europejskich. Oj, to dobrze pan się pomylił, przepraszam, bo to jest swoista konstytucja, prawda? Tylko że europejska, traktatowa. Tak, tak, tak. No i co to będzie oznaczać? Jeżeli zrezygnujemy z prawa weta, to właściwie już będzie wiadomo, że wszystkie tematy polityki europejskiej, ale również polityki wewnętrznej, najważniejsze tematy polityki wewnętrznej krajów członkowskich Unii Europejskiej będą decydowane w Berlinie i w biurokracji brukselskiej, w tym tandemie, jeszcze troszkę z pomocą Francji. Ale to będzie tam wszystko decydowane i my będziemy musieli już tylko się podporządkowywać. Nie będziemy mogli zablokować bardzo niekorzystnej dla Polski propozycji. Na przykład pakt migracyjny, to się oczywiście z tym też wiąże. Więc to będzie bardzo istotne ograniczenie polskiej suwerenności, bardzo daleko idące. Dlatego pytanie, czy będzie Polska w sensie suwerennego państwa, w którym o najważniejszych sprawach Polaków decyduje się w Warszawie, a nie gdzie indziej, nie w Berlinie i nie w Brukseli. To pytanie trzeba bardzo twardo stawiać. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo niewielu o tym mówi, że gdyby nasi oponenci doszli do władzy, to prawdopodobnie dosyć szybko, też pod wpływem nacisków Berlina i Brukseli, ten hipotetyczny rząd będzie nas szybko wprowadzał do strefy euro, będzie no właśnie, dążył do likwidacji. Nie chodzi tylko o suwerenność polityczną, ale również ekonomiczną, czasami dla takiego zwykłego zjadacza chleba ważniejszą nawet niż te kwestie często zawiłe, trudne polityczne.
Dokładnie tak. I oni wprawdzie mówią oficjalnie, że na pytanie, czy szybko wprowadzać walutę euro, mówią, to zależy. Tak. Ale wiemy w eksperckich środowiskach, tych prących do władzy, głównie Platformy Obywatelskiej, że tam jest silna presja. Tak. I w mediach im sprzyjających, i w eksperckich think tankach silna presja, żeby jak najszybciej Polskę do strefy euro wprowadzić. A co to oznacza? To oznacza, że znowu najważniejsze decyzje polityki fiskalnej, a z tym związanej ekonomicznej, a z tym związanej społecznej, nie będą decydowane w Warszawie, tylko znowu w Europejskim Banku Centralnym, gdzie? We Frankfurcie. Stanie w landzie Hesji. No wszyscy wiemy, że euro opłaca się przede wszystkim Niemcom. Gra w euro to jak w piłkę nożną. Gra 11, no, z jednej strony 11 zawodników z drugiej strony, a na końcu wygrywa Deutsche Bank, prawda? No ale też widać, że kiedy mamy własną walutę, to rozwijamy się znakomicie, tak, w porównaniu z krajami strefy euro. Przecież wzrost PKB doroczny w krajach strefy euro jest bardzo niski, czasami wręcz jest minusowy, a my się rozwijamy systematycznie i dobrze. 35% skumulowanego wzrostu w czasie naszych ostatnich 8 lat rządów. I doganiamy to, co mówimy często, że mamy naprawdę szansę dogonić w zamożności kraje zachodniej Europy, narody zachodniej Europy, ale do tego na pewno potrzebujemy złotówki, a nie euro. I możemy po prostu się wykoleić z tej dobrej drogi przez nieroztropny wybór polityczny w najbliższą niedzielę. Ja to jestem bardzo dumny z tego, że urodziłem się w Nowym Sączu i jestem tak zwanym sądecokiem albo hodokiem sądeckim. To ja widziałem, jak wyglądało wprowadzenie euro na Słowacji u naszych sąsiadów. Kiedy do dziś, a przecież minęło już kilkanaście lat, zwożone są autobusy Słowaków, którzy robią zakupy w polskich marketach, między innymi w Nowym Sączu czy dyskontach, no bo ta drożyzna jest niewyobrażalna. Chorwacja właściwie przewróciła się na euro ledwie kilka miesięcy temu. Wszyscy to widzimy. Panie ministrze, bardzo ważna rzecz, na której mi również zależy jako dziennikarzowi, wielu dziennikarzom, dla których wolność słowa to jest wartość najwyższa. Czy wygrana Donalda Tuska, wygrana opozycji oznacza również uderzenie w wolność słowa? Dlaczego o tym pytam? Dlaczego to pytam? Nie chcę być jednym z wielu histeryków, którzy mówią koniec wolności słowa. Nie, tylko ja słyszałem Donalda Tuska, jak mówi, że będzie rozliczał konserwatywnych dziennikarzy. Ja słyszałem polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówili o wywlekaniu dziennikarzy, nie tylko TVP Info, z domów, z biur, z pracy, wyrzucanie ich na bruk, a nawet Donald Tusk pozwolił sobie wręcz na to, że stwierdził, że będzie też odpowiedzialność karna. My pamiętamy sceny, jak Latkowskiemu wyrywano laptopa za czasów Donalda Tuska, i chciałbym pana o to spytać. Zostały nam 2 minuty dosłownie. I inwigilację dziennikarzy też z takich rządów. No niestety Donald Tusk jest człowiekiem, który się wychował przez pierwsze 25 lat swojej kariery politycznej w trzeciej RP jako pieszczoch mediów, po prostu pieszczoch mediów. Tak. On się nie stykał z nieprzychylnymi mediami, w ogóle ich nie zauważał, bo ich było bardzo, bardzo niewiele, były na marginesie. Kiedy się okazało, że one są, że są coraz mocniejsze, że potrafią zadawać kłopotliwe pytania, to jego to bardzo denerwuje. On sobie z tym kompletnie nie radzi. Również w tej debacie słynnej poniedziałkowej, tak, to było widać tak, w TVP. On sobie kompletnie nie radzi i chciałby przywrócić status quo ante, chciałby przywrócić poprzedni porządek. Czyli żeby media konserwatywne, prawicowe były na kompletnym marginesie, niezauważalne, a on będzie otaczany tylko wianuszkiem mikrofonów i kamer schlebiających mu dziennikarzy, nie zadających mu trudnych pytań. Tak, to jest taka mentalność, to jest takie przyzwyczajenie i oni oficjalnie przecież zapowiadali, nawet jakieś podpisy zbierali za likwidacją. Chyba nie weszło. Myślę, że gdyby doszli do władzy, to w ogóle będzie kłopot w dalszym funkcjonowaniu mediów publicznych w ogóle, a nie tylko TVP Info, może nawet jakaś prywatyzacja. Prywatyzacja, wiem, ale mówiono o tym kilka lat temu, tak? O tym też wspominano i zawsze to się jakoś tam tliło. Więc jest to duże zagrożenie rzeczywiście dla wolności słowa, dla wolności mediów, ewentualne zwycięstwo tego człowieka, bo on wolności nie rozumie. On nie rozumie konieczności konfrontowania się z nieprzychylnymi opiniami. Niestety to widzimy. Panie ministrze, dosłownie ostatnie 2 zdania do pana wyborców chciałbym. I do wyborców w ogóle chciałbym od pana usłyszeć. Kończymy już niestety, ale słuchamy. Ja zaraz wychodzę na ulicę Gdańska, dalej jeszcze 14 godzin możemy kampanię prowadzić. Bardzo proszę o mądry wybór, o wybór, który będzie oznaczał wasze bezpieczeństwo, stabilność, a nie chaos, który mogą nam zaoferować 11 partii, które chcą zawrzeć koalicję i od razu wszcząć wojnę na przykład z prezydentem Rzeczypospolitej w czasach,
kiedy mamy wojnę za wschodnią polską granicą i jakieś dżihady ogłaszane dosyć daleko stąd, ale to może do nas dotrzeć. Naprawdę ważne jest, żeby był stabilny polski, Polskę mający w sercu i bijący się o polskie interesy rządu. Dziękuję bardzo serdecznie. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, był moim państwa gościem. Panie ministrze, trzymamy kciuki, powodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie, a już za moment zapraszamy już z Konradem Hryszkiewiczem na magazyn Bez Spiny.